mniejsze, ale jest okej. Hokejowe. Często gracie? Trzy razy. Nie na piasku gramy, czasami na rozgrzewce. Ustawiamy jakieś tam patyczki sobie gramy, ale na takiej nawierzchni to pierwszy raz. A często wprowadzacie takie rzeczy, żeby trochę mniej nudno było? Dużo mamy gier bardziej mamy na piasku, takich dość śmiesznych, coś w stylu Halowiczów z wózkiem, tylko wiadomo, nie z wózkiem, bo na piasku nie można z wózkiem, ale zawsze przed treningiem mają jakąś jedną gierkę. Żeby miało ochotę w taką dodatkowy power, że tak powiem, na trening. I kryjemy każdy swego. Tak, dobra, no to ustalmy kto kogo. Na Martę wystarczy go krzyknąć i ona odpuści. Dwie biorę Martę. Ja do swojej drużyny nie mam zastrzeżeń. Wszystkie piękne dziewczyny, ładne pozycje wychodziły. Brawo. Co ty tu szykujesz? No, szykujemy się do takiego eventu, który ma nam umilić ten pobyt w Spale. Jest tak jak jest, więc tego czasu wolnego jest dużo więcej niż zwykle. No godzina jest późna, bo to dowód na to wszystko, 20:45. No ale cała integracja największa jest właśnie po 21:00, więc staraliśmy się tak dołożyć starania, żeby tutaj powiedzmy dać możliwość skończenia pracy fizjoterapeutom, żeby każdy już mógł przyjść, nie myśląc już o tym, że ma coś jeszcze do zrobienia. Integracja dzisiaj miała być na zewnątrz, ale pogoda nie pozwoliła nam na to, więc przenieśliśmy się do hali. Popróbujemy po prostu z takimi ćwiczeniami dzisiaj w zespole. Zobaczymy, sam jestem ciekawy jak wyjdzie. Tremy masz? Troszeczkę stresuję. Trochę tak. Natomiast przyjemnie jest robić coś innego i mam nadzieję, że pomagać zespołowi w mile. Spędzać czas, ale też po prostu budować relacje, które i tak są dobre, ale zawsze mogą być lepsze.